Dobry Państwu, mam nadzieję, że jestem słyszalny. Bardzo mi miło powitać Państwa na panelu dyskusyjnym podczas tegorocznego i pierwszego zarazem Filozofikonu. Ja nazywam się Krzysztof Maj i będę mieć przyjemność rozmawiać z dwoma panelistami. Panią profesor Izabelą Czcińską, która pracuje na co dzień w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest prezesem Stowarzyszenia Towarzystwa Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem i autorką prac na temat mitu, na temat fantastyki, duchowości współczesnej i tej niewspółczesnej zarazem. No i oczywiście gościmy również Marcina Przybyłka, który jest, jak Państwo wszyscy zapewne wiedzą, autorem powieści z cyklu Game Deck i zarazem twórcą Game Deck Verse, czyli świata powieści Game Decka. I będziemy rozmawiać na temat światów fantastyki i ich skrzyżowań z filozofią. To może na początek ja nawiążę do takiej rozmowy, która miała miejsce w 2009 roku. Została opublikowana na łamach Esencji między Jackiem Dukajem, Witem Szostakiem i Łukaszem Orbitowskim. I podczas tej rozmowy głównie uwaga koncentrowała się wszystkich dyskutantów wokół ślepowidzenia Petera Wattsa. W którymś momencie, zwłaszcza Dukaj i Szostak, tak bardzo odbili od głównego meritum, powiedzmy, zainteresowania i czytelników Esencji, zarazem ich samych, że musiano wydzielić osobny artykuł, w którym zastanawiano się między innymi nad Heideggerem, czy podobnymi, jak to wprost powiedziano, groźnymi nazwiskami, które specjalnie wysunięto z tego głównego nurtu, żeby nie przerazić czytelnika. No i teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście te konteksty filozoficzne to jest coś, co przeraża czytelnika fantastyki, czy też może właśnie wręcz przeciwnie? Wszystko zależy od tego, jak spojrzeć na filozofię, ponieważ dzisiaj słowo filozofia zyskało takie bardzo specyficzne i niejednokrotnie potoczne znaczenie. Tak jak mówi się o filozofii projektu, o filozofii produktu, o filozofii kosmetyków. Wiele jest takich słów, które zmieniają swoje znaczenia. Podobnie jest powiedzmy ze słowem salon. Ja dość długo jeżdżąc do pracy jeździłam koło miejsca, gdzie reklamowano się w ten sposób, że sprzedaje się tam różne precjoza dla wędkarzy i jest tam zarazem salon much, prawda? Więc można filozofię potraktować tak, jako pewien taki specyficzny pomysł, coś nowego, coś też marketingowego. Ale myślę, że jak spojrzeć na fantastykę tę, która rozwija się w naszej sferze kulturowej, to znajduje się w niej bardzo wiele ciekawych inspiracji filozoficznych, choćby u Tolkiena, no a gdzieś tam można tego zacząć szukać w tekstach Platona, czy potem Morusa z całą jego taką filozoficzną, a jednocześnie fantastyczną otoczką utopii i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dość sporo. I myślę, że jest jeszcze trzeci tego aspekt, mianowicie filozofia, jak Państwo znakomicie wiedzą, zajmuje się rozważaniem kwestii takich niesłychanie istotnych również dla każdego człowieka. Ale dotyka tego także fantastyka. Dotyka po prostu pewnych problemów egzystencjalnych, ważnych sytuacji granicznych. I w tym miejscu obydwa te obszary znakomicie się spotykają. Tak, ja tutaj się zgadzam z panią profesor. Mam wrażenie, że to pojęcie czasami straszy. Zwłaszcza ludzi, którzy nigdy się nie zetknęli z żadnym tekstem filozoficznym, oni po prostu nie wiedzą, tak jak ten bohater komedii Moliera, nigdy nie wiedział, że mówi prozą. Tak naprawdę i dowiedział się w pewnym momencie, był zdumiony, prawda? Pierwszy dowiedział się po tylu latach swojego życia, że mówi prozą, bo nie mówi wierszem. Problemy filozoficzne otaczają nas non-stop, cały czas. Jesteśmy zanurzeni, można powiedzieć, w filozofii. Dobra fantastyka, tak jak zauważyłem od jakiegoś czasu, zawsze do tego problemu filozoficznych. Jeśli nie dotyka, to jest nudnawa albo zbyt powierzchowna, a czasami nawet wyprzedza problemy filozoficzne. Ja tutaj sobie na przykład wynotowałem problem mózgu w naczyniu. Podobno po raz pierwszy pan Hilary Putman opisał ten problem w 1981 roku. Ja się zastanawiam, czy Lem nie był pierwszy, bo przecież jego opowiadanie o Ionie Tichym, który odwiedza profesora Corcorana, gdzie są wielkie skrzynie i w tych skrzyniach są mózgi, które są stymulowane impulsami i są przekonane, że żyją normalnym, zwykłym życiem. Nie wiem, w którym roku to opowiadanie zostało opublikowane,
Ale no to jest dobre pytanie. Ja bym zaryzykował, że Lem był pierwszy, prawda? Czyli, ale nie wiem. I to jest fantastyka, prawda? I to jest nasz rodzimy Stanisław Lem, który jakby nie został dostrzeżony przez autora tej książeczki, 50 teorii filozofii, które powinieneś znać. Jest to fascynujące opowiadanie, które na przykład na moją twórczość wpłynęło kapitalnie, bo ja czytając to opowiadanie byłem, nie wiem, nastolatkiem czy dziesięciolatkiem, nie wiem ile lat miałem wtedy, kiedy czytałem ten tekst. Natomiast w zasadzie Game Deck opiera się właśnie na tym pomyśle, na dylemacie, a w zasadzie nie na dylemacie, tylko na twierdzeniu, że mózg, który jest poddany tego typu operacji, nie jest w stanie odróżnić rzeczywistości, w której się znajduje, od tak zwanej rzeczywistości realnej, prawda? Czyli i tutaj przygotowując się do tego spotkania, przejrzałem jeszcze raz tę książeczkę i spośród tych 50 teorii tak na szybko znalazłem aż 9 odniesień do fantastyki, i to do filmu i do literatury. Więc no tak jest, fantastyka dobra jest zanurzona też w filozofii. A skoro już padło odniesienie do Game Decka, to też pozwolę sobie właśnie jeden wątek wyciągnąć, to znaczy ten wątek, który też się pojawia we współczesnej nauce i w tekstach popularno-naukowych, to znaczy wątek tych dwóch światów. Profesor Ostrowicki, autor książek na temat światów wirtualnych, bardzo często cytuje takie zdanie, że człowiek jest jeden, a światy są dwa. No i pytanie, czy rzeczywiście tak jest, to znaczy, że jesteśmy w stanie tak odróżnić bez najmniejszego problemu świat, w którym w tej chwili jesteśmy, od świata wirtualnego i od świata fantastycznego, bo to jest pytanie, czym świat taki wirtualny różni się właśnie od fantastycznego, jak to wszystko się układa w tym modelu? Ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Gregory Bateson, jeden z wybitnych antropologów, filozofów, myślę, że bardzo zapomniany, a w Polsce bardzo słabo znany i wielka szkoda, pokazał taki model, w którym zostały wyróżnione jakby różne sposoby zachowań, różne sposoby myślenia jako takie, które określają w ogóle ludzkie zachowanie. I jednym z takich zachowań jest zabawa i gra. Natomiast Bateson pokazywał, że dziecko wtedy dojrzewa, kiedy zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że czym innym jest świat, a czym innym jest zabawa, że czym innym jest gra, a czym innym jest taka nasza powszedniość, czy nawet świąteczność, w której bierzemy udział. I według Batesona problemy na przykład psychiczne zaczynały się dla wielu ludzi wtedy, kiedy niknęło, prawda, to rozróżnienie. Otóż dzisiaj my coraz częściej żyjemy właściwie w takim świecie jakoś określonym przez grę. I to da się zauważyć przede wszystkim być może w życiu młodych ludzi, ale mam wrażenie, że różne te przestrzenie i te dwa światy bardzo zacierają granice. To znowu otwiera nowe pytania, oczywiście filozoficzne, przed nami. To jest bardzo ciekawe pytanie. Był taki psycholog, tylko jak zwykle moja pamięć jest zawodna i mogę się pomylić. Któryś z tych wcześniejszych psychologów, nie wiem kto to był, nie pamiętam, mówił o tak zwanych celach finalnych. To jest blisko związane z taką teorią psychologiczną, która się nazywa psychologią narracyjną. Czyli mówi o tym, że tożsamość jest opowieścią, a nie jest strukturą dookreśloną wewnątrz psychiki, tylko jest opowieścią, która się bez przerwy aktualizuje i opiera się na naszej pamięci biograficznej, na tym, co sobie wybieramy z naszej przeszłości, nie na całej, tylko sobie wybieramy pewne elementy, które w jakiś sposób tłumaczą teraźniejszość i wybieramy sobie również pewne elementy z przyszłości, które w jakiś tam sposób nas określają, odpowiadają na pytanie, kim ja będę w przyszłości i również w ten sposób tłumaczą to, kim jesteśmy. I co jest ważne w tej teorii celów finalnych, której autora nie pamiętam. Ważne jest to, że ten cel finalny nie musi być realistyczny, nie musi być możliwy do spełnienia. I tak jak ja obserwuję fanów fantastyki na różnych konwentach miłośników fantastyki, to gdybym sobie miał wyobrazić, jakie są ich cele finalne, to one na pewno nie są realistyczne. Jeden będzie wielkim wojownikiem postapokaliptycznym, bo cały czas nosi jakąś wielką giwerę na plecach i maski przeciwgazowe gdzieś tam, i rękawice bez palców. Ta będzie wojowniczką elficką, ten będzie pilotem statku kosmicznego i tak dalej. I oni te cele finalne tłumaczą ich decyzje, bo oni sobie kupują do swojego plecaka taktycznego
który waży 35 kg i noszą go cały czas ze sobą, strój antyradiacyjny, jakieś fajne noże, bo im się to przyda. Oni chodzą na kursy karate czy jakiegoś tam survivalu, bo im się to przyda. Oni uczą się, jak sterować samolotem, co prawda w grze Microsoft Flight Simulator, ale mimo wszystko tam wiedza jest w miarę tam rzetelna, prawda, bo im się to przyda. Można by pomyśleć, że ja trochę żartuję, ale mówię też trochę poważnie, że te cele finalne, nawet nierealistyczne, dookreślają bardzo często tożsamość człowieka, zwłaszcza człowieka z taką nadpobudliwością wyobrażeniową, bo nie każdy człowiek ma tę nadpobudliwość, to jest ich według Dąbrowskiego 5, intelektualna, emocjonalna, wyobrażeniowa, motoryczna i zmysłowa. I ja mam wrażenie, że wśród miłośników fantastyki i miłośników gier komputerowych ta sfera wyobrażeniowa jest bardzo mocno rozwinięta i dla nich życie, nawet tutaj, nawet w tej sali, to jest po części życie realistyczne, takie związane z tą naszą niezbyt ciekawą w sumie rzeczywistością, a po części życie w wyobraźni. Ostatnio widziałem taki obrazek, jak jedzie chłopiec rowerem i rzuca cień na mur. I na tym cieniu on już nie jedzie na rowerze, on pędzi na koniu i jest rycerzem. I jak ja obserwuję małe dzieci, a później często też dorosłych, właśnie na konwentach, teoretycznie dorosłych, tak? Ja też jestem dzieckiem. To oni nie są do końca ludźmi XXI wieku. Oni po części wyobraźni cały czas żyją w jakimś innym świecie, który jest im niezbędny do życia, niezbędny do tego, żeby poprawnie funkcjonowali. I to nasz polski psychiatra Kazimierz Dąbrowski, twórca teorii dezintegracji pozytywnej, mówił, że być może celem w ogóle przyszłości będzie dookreślanie i rozwijanie światów wyobrażeniowych i jakby po części negowanie tej naszej rzeczywistości, bo on mówił o takim pojęciu, ja się rozgadałem, już kończę, on mówił o takim pojęciu i widzę tutaj tę rękę wzniesioną, on mówił o, genialne pojęcie stworzył, pojęcie nieprzystosowania pozytywnego, czyli powiedział, że ludzie, którzy są twórczy, którzy tworzą cywilizację, którzy tworzą kulturę, bardzo często byli i są nieprzystosowani do tej rzeczywistości, są za to przystosowani do światów wyobrażonych, idealnych, które sami tworzą. I mam wrażenie, że wśród miłośników fantastyki zwłaszcza jest dosyć ludzi właśnie takich pozytywnie nieprzystosowanych, wbrew pozorom. Już. Ponieważ mamy pierwsze pytanie, ja bardzo bym chciał, żeby dyskusja była interaktywna, to oddaję głos w tym momencie. Ja się z tą ostatnią tezą zgadzam, ale trochę się nie zgadzam z kilkoma sprawami. To znaczy pierwsza rzecz to rzeczywiście no, osoby związane z fantastyką, fani rzeczywiście raczej są gorzej przystosowani do życia realnego, ale wydaje mi się, że są świadomi, że sięgają jednak do rzeczy, które prawdziwe nie są. Opozycją do tego mogą być myślenie magiczne, które nawet do dzisiaj występuje, prawda, na przykład na wsiach. I teraz pytanie właśnie, jak to się ma do myślenia magicznego, którym ludzie myślą, że to jest świat realny. Druga taka sprawa to są ideologie, tak? Osoby, nie wiem, wierzące w Boga, nie wiem, naziści, wierzący w Hitlera, komuniści w swoją ideologię feministki tam ze swoimi rzeczami. To są osoby, które nie żyją w świecie realnym, tylko mają swoje, w świecie swoich dogmatów żyją, tak? Tak naprawdę. Więc no tutaj też pytanie, czy mimo wszystko mówimy o takich osobach, że są dorosłe i dojrzałe. Tak, więc jestem ciekawy, jak Państwo na to zapatrują. Jest jeszcze kwestia ścisłej nauki, tak, fizyki i dwóch koncepcji. Pierwsze, że świat jest hologramem tak naprawdę, a drugie, że jest wielką symulacją. Jako osoby, które no, żyją, mają wiedzę, jaką mają, no, nie rozróżniamy teraz w tym momencie. Gdyby to się okazało prawdą, no to jak to by się miało do tego, co Państwo powiedzieli? Dziękuję. Dziękuję również. No i poszedł Pani Profesor, zacznie. Ja sądzę, że jeśli chodzi o to, w jakiej rzeczywistości żyjemy i która jest prawdziwa, to jest właśnie podstawowe pytanie filozoficzne. Natomiast nam bardzo trudno to rozsądzić i Gregory Bateson, którego przywołałam już, odwołując się zresztą do innego znakomitego polskiego filozofa, jakim był Alfred Korzybski, wykorzystał takie dwa pojęcia, mapy i terytorium. I terytorium to jest wszystko to, co nas otacza. Ono jest nieskończone. I to jest świat, to jest rzeczywistość. Wszyscy w niej uczestniczymy, ale każdy to terytorium odbiera na swój własny sposób i to jest jego mapa. A właściwie jest to zbiór map, które w głowie się nam produkują, nakładają.
I jeżeli one są dobrze z sobą jakoś zsynchronizowane, to pomagają nam się adaptować. I ja wolę właściwie opierać się o takie kategorie, dlatego że niesłychanie trudno nam jest powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Oczywiście są takie mapy, które są też mapami kulturowymi. Taka była na przykład mapa nazistów, która się okazała niesłychanie destrukcyjna, prawda? To nie znaczy, że tych map nie ma, ale rzeczywiście niesłychanie interesującą sprawą jest teraz takie przyglądanie się temu, co nam dają te mapy, które są mapami zanurzonymi w fantastyce i które obrazują właściwie pewne światy fantastyczne. Otóż mnie się wydaje, że w pewnym sensie przez udział w takich światach fantastycznych ludzie dzisiaj uciekają nie tyle w światy magiczne. Nam wszystkim jakoś myślenie magiczne jest po drodze, tak myślę. Ale trochę też uciekają przed cywilizacją, która jest dla nas bardzo trudnym doświadczeniem i jak się wydaje mało naturalnym. Wspomnieliśmy tu już o Lemie, że on wyprzedził pewne rzeczy, ale przecież jakbyśmy przeczytali całego Lema, to wszelkie nośniki różnych danych, to nigdy tam nie są pendrive'y, prawda? Tylko to jest jakoś tam zapisane na czymś, na jakiejś taśmie. Wręcz na książkach. Wręcz na książkach. W Eden są gigantyczne atlasy gwiazdowe, na których oni układają je w stos, żeby dostać się do włazu w rakiecie. Tak, no właśnie dokładnie. Natomiast technologia idzie do przodu w sposób niesłychany. Nie wszyscy identyfikują się z tym, że tak się dzieje. Bycie w fantastyce trochę pozwala nam być w takim świecie dawnych tradycji, starych praw, których już być może nie ma, ale które też nam są potrzebne. Oczywiście możemy to czasem potraktować tylko jako jakiś zastępnik, prawda? Ale wydaje mi się, że to też może pełnić bardzo ważną funkcję i to ciekawie pokazuje pewne potrzeby ludzi, tych ludzi, którzy fantastyką się zajmują. Ja też się spróbuję odnieść. Od roku 2004 uczestniczę w dziesiątkach spotkań z miłośnikami fantastyki i rozmawiam z setkami ludzi, młodych, starszych, starszych ode mnie i młodszych ode mnie. Nigdy nie zauważyłem u nich myślenia magicznego. Aha. Nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że nie są też nieprzystosowani, to jest za dużo powiedziane, natomiast wykazują pewne cechy nieprzystosowania, ale tego pozytywnego, czyli świetnie się odnajdują w dyskusjach właśnie o filozofii, o psychologii, o współczesnej nauce, o technice. To są ludzie, którzy są przystosowani do rzeczywistości, jak to mówił Dąbrowski, to troszeczkę wyidealizuje wyższych, tak? Bo to jedno z drugim czasami idzie w parze. Mała dygresja, ale nie chciałbym, żebyśmy w to wszli. Ja dosyć często słucham Radia Maryja, bo jestem zafascynowany tą stacją. Lubię wiedzieć, co myśli mój wróg. I tam jest myślenie magiczne. Tam jest niesamowite myślenie magiczne. Na przykład szatan zamyka szlaban, żeby ksiądz nie zdążył do umierającego. I to jest walka dobra ze złem cały czas. Albo... Aha. No dobrze, to zostawmy to. Natomiast fajnie, że poruszyłeś temat teorii hologramów. Rzeczywiście jest taka teoria, nawet dwie. Ona mówi, są dwie. Jedna mówi o tym, że jest gigantyczna sfera dwuwymiarowa i to, czym my jesteśmy, jest odwzorowane na tej sferze i nie wiadomo, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Bo w równaniach matematycznych można usunąć jeden wymiar i mamy dokładnie to samo, stąd ten pomysł. I drugi pomysł na teorię hologramu to jest taki, że żyjemy na trójbranie, czyli trzy wymiary plus czas to jest czwarty wymiar, a teoria M mówi o wymiarach 11, w związku z tym my jesteśmy, widzimy tylko pewien cień rzeczywistości, tak jakby powiedział Platon, w pewnym sensie bardzo ograniczony wymiarowo, bo pozostaje jeszcze siedem wymiarów. Ale te teorie de facto nie mówią o determinizmie. Poza tym determinizm, czyli pytanie o to, czy w ogóle jest sens wybierać, czy jest sens podejmować decyzje, bo wszystko jest już zapisane, prawda? To determinizm został w zasadzie obalony w momencie, kiedy została odkryta mechanika kwantowa.
bo w mechanice kwantowej udowodniono, że te wszystkie cząstki, które konstytuują naszą rzeczywistość, one się znajdują pod czymś, co jest nazywane w matematyce oceanem prawdopodobieństwa. I one mogą być tu, mogą być tam, mogą być w odległej galaktyce. Prawdopodobieństwo, że są w odległej galaktyce, jest bardzo małe, ale nie zerowe. W związku z tym, gdzie one są naprawdę, gdzie się wyłonią w momencie obserwacji, czyli wtedy powstaje takie zjawisko, które się nazywa redukcją stanu kwantowego, jest nie do końca wiadome. W związku z tym, tak naprawdę nie ma determinizmu, czyli nasze decyzje, które podejmujemy, w jakiś sposób mogą powodować, że powstaje, to mówi Roger Penrose, powstaje nieskończona liczba wszechświatów równoległych, w których są inne przeznaczenia. Zresztą on mówi niemal dosłownie, że w naszych mózgach, w naszych neuronach, czyli w komórkach mózgowych, znajdują się takie organelle, które się nazywają mikrotubulami, i one działają jak komputery kwantowe, czyli w nich dochodzi do spontanicznych redukcji stanów kwantowych, które generują równoległe rzeczywistości. Czyli my, podejmując decyzje, tak jakby sami generujemy kolejne w multiwszechświecie, w którym i tak jest ich nieskończoność. No więc ja nie wiem, czy odpowiedziałem na to, tobie na pytanie, bo już zapomniałem, jakie było, ale to tak często u mnie bywa. Jeszcze chciałam coś powiedzieć a propos przystosowania, ponieważ to jest rzeczywiście taki problem. Czy ci ludzie, którzy biorą udział w tych wszystkich konwentach i grach, są przystosowani, czy nie są przystosowani? Ja chciałam zwrócić uwagę na niezwykle ważną i ciekawą funkcję odczytywania mitologii, jaką mamy w kulturze zachodniej. Na dworze Karola Wielkiego istniało grono bardzo sympatyczne, licznych tamtych rycerzy, skupionych wokół cesarza, i każdy z nich w ramach jakiejś gry, co jakiś czas organizowanej wieczornej, czy też spotkania, przybierał swoje własne imię. Na przykład Karol Wielki był Aleksandrem Macedońskim albo Dawidem, a ci panowie, którzy go otaczali, odpowiednio też tam różne imiona nosili. Po co im to było? To jest pytanie. I czy oni wtedy wchodzili w fantastykę, która ich oddziela od życia, czy do czegoś im to służy, prawda? Otóż jak my poruszamy się w świecie, zastanawiamy się nad trudnymi sytuacjami, to zazwyczaj wykorzystujemy analizę. I ona się fantastycznie sprawdza w tej rzeczywistości, którą już mamy. Analizujemy sobie, co mamy zrobić, jakie wnioski z tego płyną, co nam to daje na przyszłość. Natomiast jak pojawia się zupełnie nowa rzeczywistość, nowa sytuacja społeczna, kulturowa, polityczna, fantastycznie jest wykorzystać symulacje. I mit, i gra daje nam taką możliwość. I wydaje się, że to było już wykorzystywane. Ja tu przywołałam Karola Wielkiego, ale podobnie działo się na przykład na dworach bogatych mieszczan renesansowych. To jest dokładnie ta sama sytuacja, prawda? Gdzie identyfikowano się z kolei z Hermesem Trismegistosem. Można by powiedzieć, przecież to wariactwo jakieś. Natomiast to niesłychanie popychało świat do przodu. To jest właśnie ten rodzaj takiej symulacji. Przyglądamy się, co by mogło być, gdyby. W pełni się zgadzam. Mam takie szczęście, że moja żona jest panią psycholog, w związku z tym mnie dosyć mocno edukuje. Zresztą zawsze wydawało mi się kiedyś, że będę psychiatrą, więc zawsze była mi bliska psychologia. I nazwę to, co pani profesor powiedziała, od strony psychologicznej. Wyobraźnia pełni rolę poznawczą. Już to udowodniono, że jeśli wyobrażamy sobie jakieś sytuacje, w których się znajdujemy, to nie jest tylko wyobraźnia. It's not just a dream, jakby powiedziała pani w filmie pana Stanleya Kubricka, tylko rzeczywiście coś przeżywamy, wyobrażając sobie, tak jakbyśmy przeżywali to naprawdę. A to właśnie przeżycia powodują, że stajemy się po trosze innymi ludźmi krok po kroku. Więc czy czytamy książkę, czy gramy w grę komputerową, czy gramy w grę RPG, czy bawimy się z kolegami, koleżankami w jakieś tam zabawy wyobrażeniowe, to dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu poznajemy coś, czego nie mielibyśmy okazji poznać bez tych zabaw. I jeszcze jedno jest pytanie, więc spieszę już z mikrofonem. Dziękuję. Tak, cieszę się, że pan tak dobrze wytłumaczył, na czym polega hologram, bo często słyszę właśnie takie stwierdzenie, że to w takim razie nie jest... nic nie jest rzeczywiste. Natomiast w filozofii umysłu mamy taki troszeczkę pstyczek w stronę tego, co pan przed chwileczką powiedział, bo to, co pan prezentuje, to jest tak zwana superweniencja. To znaczy, że stany fizyczne są, to, co dzieje się w stanie fizycznym, ma bezpośrednie odniesienie do tego, co dzieje się w psychice.
To też inaczej nazywa się kompatybilizmem. No i to nie jest wcale powiedziane, że nawet jeżeli wszechświat jest niezdeterminowany, a wszystko wskazuje na to, że jest niezdeterminowany, to jeszcze wcale nie znaczy, że my jesteśmy niezdeterminowani. I na odwrót, nawet gdyby wszechświat byłby zdeterminowany, to wcale jeszcze nie znaczy, że my jesteśmy zdeterminowani. To jest jedna kwestia. Ale to jest jakby kwestia do sporu filozoficznego, to nie jest jakby zarzut. Natomiast chciałbym się zapytać obydwoje państwa. Nie pojawiło się nazwisko twórcy takiej koncepcji Homo Ludens, który wskazuje, że zabawa to jest w ogóle niesamowicie podstawowa rzecz. I on pokazuje, że na przykład rytuał religijny jest zabawą, jest pewną formą zabawy. Agon w starożytnej Grecji, który był walką na śmierć i życie w Koloseum, ale też teatrem, też był zabawą. No i ja się zastanawiam, czy, no tutaj tak idziemy troszeczkę w kwestie religijne, ale weźmy rytuał. No dobrze, ale nie o tym mówię, mówię o religii, o rytuale, prawda? No Huazinga... tego nie wiedziałem. Natomiast weźmy na przykład jakieś plemiona pierwotne. Huazinga opisuje, jak jest rytuał inicjacji zorganizowany dla dziewcząt, w których uczestniczą chłopcy, których przecież oni doskonale znają, mają maski na sobie i one z jednej strony wiedzą, że są oszukiwane, z drugiej strony się zgadzają i to tworzy całość rytuału, prawda? I co do Dąbrowskiego, u nas na Uniwersytecie Śląskim jest taka koncepcja doradztwa filozoficznego, tam przy naszym instytucie też jest to rozwijane. Również pani Agnieszka Woszczyk odwołuje się do Dąbrowskiego bardzo mocno. No i mamy taki, cały czas była mowa o fantastyce, ja bym powiedział o filozofii, bo filozofia tutaj też ma taką formę, znaczy przeanalizowanie pewnych problemów filozoficznych, nawet bardzo abstrakcyjnych, ontologicznych, może być elementem, który albo wywoła tą dekonstrukcję pozytywną, albo kiedy ona przyjdzie, będzie znacznie bardziej bezpieczna, prawda? I fantastyka myślę, że jest bardzo podobnie. Dziękuję. Dziękuję. To ja się odniosę do tych rzeczywistości, a może pani profesor do tych rytuałów, dobrze? Może tak być? Dobrze, tak spróbuję krótko. Zwróć uwagę, że jak mówimy o rzeczywistości i o tym, co jest rzeczywiste, co jest nierzeczywiste, to używamy pewnego założenia ukrytego, które czasami warto zdemaskować. I to założenie mówi o tym, że rzeczywistość jest rzeczywista, dotykalna i tak dalej. Tymczasem jest coraz silniej w tej chwili rozwijane są teorie fizyczne, którym ja bardzo kibicuję. Kiedyś myślałem, że to ja wymyśliłem, niestety się później dowiedziałem, że nie ja. One mają wspólną nazwę, it from bit, czyli z bitu byt, mówiąc po polsku. Czyli one mówią, że podstawową cegiełką konstruującą rzeczywistość jest informacja, a nie kwark, foton czy inny elektron, dlatego że fizycy otwarcie przyznają, że nie mają pojęcia, czym są te cząstki. One wiedzą, jak się zachowują, ale nie wiedzą, czym są, z czego są skonstruowane. Ja na swój użytek twierdzę, że te cząstki to już jest kod rzeczywistości. Tak jak Neo zobaczył Matrix i chińskie znaki, to kodem naszej rzeczywistości oczywiście nie są chińskie znaki, ani arabskie cyfry, tylko właśnie te najmniejsze cząstki, czyli kwarki i ich bracia i siostry. Więc kartezjański podział na informacje i materię jest pozorny, bo i materia, i psychika mają tę samą strukturę, czyli strukturę informacyjną. Więc z tego punktu widzenia zastanawianie się, czy coś rzeczywiście istnieje, czy nie istnieje, sprowadza się do słowa istnieje, a to słowo istnieje można postawić znak równości między informacją i istnieniem, prawda? I na tym to zostawię i przejdźmy do tych rytuałów. Dobrze, pani profesor? Dobrze. To jest tak, że ja bym najpierw rozróżniła, czy wskazała na to, że istnieją różne poziomy gry. Jednym z tych poziomów jest zabawa. Elementy gry, pewnej gry, budują rytuał. Można rytuał tak rozumieć.
ale jak sądzę, rytuał przekracza grę. Z tego względu, że rytuał zazwyczaj jest, ja mówię o tym religijnym w tym momencie rytuale, bo pan też się do takiego odwołał, jest jakoś nakierowany na transcendencję. Ona sama, powiedziałabym, otwiera drzwi poza grę. No właśnie. I to jest tak, że proszę zwrócić uwagę, jest takie jedno zachowane zdanie Heraklita, gdzie on opowiada o Aionie, czyli takim mitycznym dziecku, które jest jednocześnie czasem. I to dziecko według Heraklita przechodzi od takiej zabawy dziecięcej, która jest chaotyczna, do pewnej gry, która jest już skodyfikowana, a powiedziałabym, że rytuał jest jeszcze w pewnym sensie wyjściem poza to właśnie. I być może w tej próbie wykraczania poza grę jest też skojarzenie tego, co fantastyczne, z tym, co filozoficzne. Ponieważ w mojej ulubionej książce Foucault o hermeneutyce podmiotu, Foucault mówi, że filozofia spotyka się z duchowością w pytaniu o troskę o człowieka, człowieka o samego siebie. I czym jest ta troska o samego siebie? To jest pytanie o to, kim jestem, to jest pytanie o to, jak się mam zachować w różnych sytuacjach, pytanie o to, co mi przynosi korzyść, prawda? I gra pozwala tego jakoś doświadczyć, rytuał pozwala to jakoś spełnić. Natomiast filozofia jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Tak bym to jakoś połączyła. Plus jeszcze jest coraz bardziej problematyczny związek między samą grą jako taką, zwłaszcza grą zrealizowaną w postaci chociażby gry wideo, a tym światem, który ona generuje, bo w tym momencie najnowsze gry, i to jest pewien paradoks, mają w sobie gry na zasadzie mise-en-abyme, gry w grze, prawda? I charakterystyczne jest to, że w momencie, gdy my decydujemy się w świecie wirtualnym zagrać w grę, my zawieszamy porządek wiedzy o świecie wirtualnym, który jest światem wirtualnym w stosunku do naszej rzeczywistości. I tym samym ten świat, w którym jesteśmy, ten świat wirtualny czy fantastyczny, on jest tym bardziej prawdziwy, paradoksalnie. Więc można byłoby się zastanowić nad tym, jak to jest właśnie z tym porządkiem rzeczywistości, że być może to jest cały czas kwestia i pytanie o odniesienie, o nasze odniesienie do świata, z którego wychodzimy. Zresztą to się pojawia w tym eseju Budować, mieszkać, myśleć Heideggera, gdzie on mówi, że tam ta zupełna i absolutna podstawa to są właśnie między innymi chociażby rytuały, to jest ten czworokąt, który wyczyczamy naokoło siebie, modląc się do bóstw. I to jest to, co jest najważniejsze. I jeżeli my jesteśmy w stanie przenieść tę sytuację do świata wirtualnego, to właśnie być może wtedy go uczynimy prawdziwszym. Zatem ja chciałbym tutaj wrócić do tego, co pani profesor już mówiła o mapach, bo to jest kapitalne określenie. Pamiętajmy, że rzeczywistość nie wygląda. Rzeczywistość wyglądu nie ma, to nie jest w ogóle cechą rzeczywistości, wygląd. Wygląd to jest coś, z czym my malujemy rzeczywistość, prawda? Nie istnieje nic takiego w rzeczywistości jak barwa, ani dźwięk, ani zapach. To są wszystko barwy, którymi my malujemy rzeczywistość. Więc i to jest ta mapa, tak? Mapa delfina wygląda inaczej w rzeczywistości, mapa nietoperza wygląda inaczej w rzeczywistości, mapa człowieka wygląda inaczej. Gdybyśmy byli delfinami tutaj zanurzonymi w wodzie, bo jakby było sucho, to by nam było niewygodnie, to byśmy mówili, o, zjadłeś dzisiaj kotlecika na obiadzik, prawda? I musisz iść do toalety, kochany, bo już dzisiaj chcę mocno siku, prawda? To by było dla nas naturalne, że widzimy wnętrza naszych ciał, używając sonaru. Kiedy człowieka się pozbawi dostępu do zmysłów, czyli zrobimy eksperyment z tak zwaną deprywacją sensoryczną, czyli się wkłada człowieka do wody o temperaturze 36,6 i on tam musi troszeczkę sobie poleżeć, co jest zresztą pokazane w takim fajnym filmie Odmienne stany świadomości, Altered State, stary film, ale chyba ciągle fajny, to mózg zaczyna natychmiast halucynować, w ciągu kilku sekund zaczyna halucynować, bo integralną cechą naszej psychiki jest właśnie halucynowanie. To nasze tworzenie rzeczywistości jest taką kontrolowaną halucynacją, która cały czas jest, wypadło mi słowo, no jest kontrolowana przez to, co widzimy. Natomiast jeśli zażyjemy sobie LSD, to ta kontrola siada i rosną nam rogi, skrzydła i inne różne dziwne rzeczy się dzieją. I nie ma w tym czego dziwnego, to jest po prostu cech naszego mózgu, więc ja bym nie przesadzał z
takim zaczepieniem, takim kotwiczeniem, że rzeczywistość jest jaka jest, ona jest taka realna i nic poza tym. Przecież cały czas wczytujemy w tę rzeczywistość jakieś znaczenia, a te znaczenia są już nasze, są bardzo mocno związane z tym, co czytaliśmy, czym się fascynujemy. Na przykład jak ja patrzę cały czas tutaj zafascynowany na te ceglane takie żebrowania tego pomieszczenia, to ja już nie widzę tego pomieszczenia, tylko widzę jakąś świątynię, widzę jakiś port kosmiczny i tak dalej, i się dzięki temu dobrze czuję, bo gdybym miał świadomość, że jestem w banalnym budynku w Krakowie na początku XXI wieku, to bym się źle czuł, zawsze się źle czułem z tym, dlatego zacząłem pisać. Zresztą to w opowiadaniu moim ukochanym, znaczy powiedzmy w mini powieści Kongres Futurologiczny Lema, tam jest ten piękny moment, w którym zażywają bohaterowie ten środek, który sprawia, że im opada ta zasłona rzeczywistości. Okazuje się, że paprotka, która zdobiła pomieszczenie, to tak naprawdę sznur od kalesonów. To dosłownie. I powstaje pytanie, czy rzeczywiście w momencie, gdy żyjemy w takiej trochę dystopijnej, postapokaliptycznej rzeczywistości, to czy nie lepiej mieć taką nakładkę? Ale właśnie taka nakładka to nie tylko musi być koniecznie albo narkotyk, albo ja nie wiem, jak Huxley mówił o tym, o drzwiach percepcji, prawda, albo jakiś interfejs, tylko może być to też to, co my sobie wyobrażamy i ten świat, który my w tym momencie zaczynamy tworzyć. To ja szybko powiem, dobrze? Mówi się w psychologii i w psychiatrii też, że my cały czas jesteśmy na haju. Jaki jest na to dowód? Dowód jest bardzo prosty. Ludzie z depresją mają realny ogląd rzeczywistości i są dlatego nieprzystosowani do przeżycia, do przetrwania. Człowiek, gdyby miał realny ogląd rzeczywistości, nie przetrwałby jako gatunek, bo by wiedział, że światem rządzi przypadek i że nie ominą go choroby i wypadki, dlatego że światem rządzi też po prostu zwykła statystyka i ta świadomość byłaby dla niego przerażająca. I tutaj wracamy troszkę do magicznego myślenia, prawda? Tymczasem ten rodzaj homo sapiensa, który przetrwał, to jest właśnie ten, który ma troszeczkę naddatek tych hormonów, tych neuroprzekaźników, które powodują, że myśli troszeczkę życzeniowo, prawda? Myśli troszeczkę magicznie, że innych spotykają nieszczęście, ale mnie nie, prawda? Inni chorują, ale mnie ominą te choroby. Inni wyprzedzają na podwójne ciągły i mają wypadki, ale ja wyczuwam, że tam za tym wzgórzem to niczego nie ma. Więc warto też o tym pamiętać, że ten nasz odbiór rzeczywistości właśnie to jest troszeczkę tak jak u Lema w kongresie futurologicznym. Cały czas te różowe okularki mamy założone, a jak nie, jak wpadamy w depresję, to wtedy widzimy po prostu świat takim, jakim jest. Właśnie dlatego, żeśmy się wypracowali w ten sposób ucieczki do tego świata rozwojowego. Chciałbym jeszcze zauważyć, że ta nauka, którą tutaj używamy jako przeciwieństwa dla fantastyki, no to w fenomenologii jest krytykowana właśnie za swoje odrealnienie, bo zapomina o tym, że ktoś patrzy na ten świat, prawda? O podmiocie, który pogląda. Husserl pisze o tym, że naukowcy myślą, że istnieje coś takiego jak spojrzenie znikąd. Fenomenologia jako projekt to jest coś takiego, co by miało odkrywać ten podmiot, który poznaje, prawda? Żeby przypomnieć sobie o tym. I to myślę byłoby najbardziej realne, co możemy mieć, a ta realność zewnętrzna, no to jest pewna fikcja, tak bym powiedział. To ładnie powiedziane. Ja się bardzo cieszę, że wspomniałeś Husserla, bo ja uwielbiam fenomenologię, bo jest strasznie prawdziwa moim zdaniem. Właśnie prawdziwa. Czyli jedyne, co naprawdę istnieje, to jest moje myślenie i moje odczuwanie i moje spostrzeganie, a już fakt istnienia, a już istnienie zewnętrznego przedmiotu jakiegokolwiek jest problematyczne. Na tym też zasadza się właśnie mechanika kwantowa, prawda? Obiekt obserwowany zachowuje się inaczej, zachowuje się jak cząstka, obiekt nieobserwowany zachowuje się jak fala. Why? Dlaczego w taki sposób? Mówi się, że rzeczywistość jest stwarzana przez obserwatora. Jeśli obserwatorem jest człowiek, to człowiek jest jednocześnie Bogiem, który stwarza rzeczywistość i rzeczywistość materialna to jest rzeczywistość wyobrażona, natomiast pierwociną tej rzeczywistości jest informacja, o której już mówiłem. Ale czy myśmy nie mieli mówić przypadkiem o fantastyce i filozofii fantastyce? Nie myślę, że cały czas mówimy. To, to,
To znaczy zwłaszcza o tej relacji, która jest między tym stworzeniem świata, prawda, a postrzeganiem. Dla mnie to jest fundamentalnie istotne, ponieważ bardzo często podkreślało się, i to chyba idzie od, wydaje mi się, takiej metafizycznej koncepcji światotwórstwa Tolkiena, gdzie on mówi o tym, że my tworzymy światy drugorzędne. Mnie się zawsze to wydawało problematyczne, ponieważ to by sugerowało, że nasz świat jest w jakimś sensie pierwszorzędny. I zresztą to doprowadziło Tolkiena do stwierdzenia, tam jest jeden dialog przetłumaczony chyba przez Ryśka Derdzińskiego, jeśli mnie pamięć nie myli, wisi w sieci, gdzie jest podkreślony związek między Ziemią a Ardą. A w zasadzie pytanie brzmi, czy my lepiej będziemy przez to postrzegać Śródziemie, jeśli się dowiemy, że jest tam gdzieś jakiś preduluwialny związek z Ardą, czy też to jest kompletnie niepotrzebne. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli przeniesiemy akcent na to, jak my postrzegamy rzeczywistość, że postrzegając zarazem kreujemy, my przestajemy mieć potrzebę mówienia o rzeczywistości w kategoriach silnych, ontologicznych, to istnieje, a zaczynamy mówić w kategoriach epistemologicznych, istnieje to, ponieważ to postrzegamy, ponieważ kreujemy i zbliżamy się wtedy właśnie w kierunku tym fenomenologicznym. Przy czym chciałam też zauważyć, że nam potrzebna jest w odbiorze fantastyki taka próba utożsamienia się z tym, co jest w fantastyce, stąd tak dużo jest pewnie przeniesienia czy próby wizualizacji, czy Śródziemia, czy światów martinowskich na przykład na Ziemi, prawda? Które państwo współczesne odpowiada jakiej krainie, tak jakiejś tam, albo jaki człowiek żyjący dzisiaj mógłby być na przykład Lannisterem i tak dalej, i tak dalej. To jest, jak sądzę, elementem naszego odbioru fantastyki i być może jest ten problem, o którym pan wspomniał, faktycznie bezzasadny. Być może on tylko nam utrudnia ten odbiór światów fantastycznych, ale ja zauważam taką potrzebę właśnie. I z rozmów moich ze studentami wynika, że taka świadomość, że właśnie u Tolkiena nastąpiło pewne skojarzenie bardzo wyraźne, na przykład Atlantydy, prawda, z pewnymi sferami Śródziemia, to jest istotne w tym odczytaniu, że gdzieś tam w różnych mniej lub bardziej mitycznych wyobrażeniach Ziemi i historii ziemskiej można coś takiego odnaleźć. Bardzo ciekawe. Ja tutaj bym troszeczkę dodał od strony psychologicznej, bo pani profesor powiedziała coś bardzo ważnego moim zdaniem, czyli utożsamienie się. Bo po co w ogóle duża część ludzi czyta fantastykę i nie tylko fantastykę, w zasadzie każdą fikcję, każdą opowieść nieprawdziwą w cudzysłowie, prawda? Po co to czytać? Przecież tego nie było nigdy i nie będzie. Mimo wszystko te historie są piekielnie ważne, bo one pomagają czytelnikowi w jakiś tam sposób między innymi utożsamić się z tymi sytuacjami, z tymi bohaterami. A dlaczego to jest ważne? Bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, istnieje ta teoria tożsamości, która mówi o tym, że tożsamość jest narracją. Ja mam wrażenie, jak spotykam się z różnymi młodymi ludźmi, że oni, gdybym ich zapytał, kim jesteś, to oni by powiedzieli: jestem opowieścią Martina Gra o Tron, a zwłaszcza sceną tą i tą, z nią się utożsamiam. Jestem filmem takim i takim, jestem sceną z tego filmu tą i tą, a najbardziej to jestem, gdyby ktoś mnie zapytał, kim jestem, to jestem filmem o, nie wiem, Blue Eagles, tak? Mi napisał kiedyś mój przyjaciel, tak? Który wysłał mi film o tym akrobatycznym zespole pilotów, którzy wykonują nieprawdopodobne ewolucje, bo on jest właśnie pilotem. Tak naprawdę jest inżynierem w firmie motoryzacyjnej. Nigdy nie będzie pilotem, jest już na to za stary. Ale on jest pilotem, tak jak Anakin Skywalker, jeszcze malutki, w tym jakby jeszcze niewolnikiem, mówi, że jestem pilotem all my life. Więc to utożsamienie jest piekielnie ważne i w psychologii jest takie pojęcie identyfikacja i ono jest zaliczane do mechanizmów obrony osobowości. Tych mechanizmów obrony osobowości, z tego co pamiętam, jest ponad 30. Mechanizmy obrony osobowości są nazywane kłamstwami, które pozwalają żyć. I to jest takie ostre określenie, prawda? Bo przecież czy fakt, że ja się identyfikowałem piekielnie mocno przez kilka lat z Gladiatorem z filmu Ridleya Scotta, który był dla mnie jakby odrodzeniem bohatera romantycznego, człowieka, który walczył o jakieś ideały, który nie zdradził samego siebie.
czy fakt, że ja identyfikowałem się z nim, utożsamiałem się z nim i on mnie wewnętrznie wzmocnił, pomógł mi przejść przez trudny okres mojego życia, czy to jest jakieś kłamstwo? Jeśli pisze do mnie czytelniczka, że czytała moją powieść, Obrazki z Imperium, w najtrudniejszym okresie swojego życia i to, co napisałem, pozwalało jej przetrwać. Czy to, że pisze do mnie były żołnierz, który powiedział, że miał zakrzepicę kończyn dolnych, piekielnie bolesną chorobę, myślał, że umrze. I czytając Sprzedawców Lokomotyw, drugą moją powieść, zwłaszcza fragment, kiedy główny bohater przechodzi przez Gehennę i walczy z losem i chce kłami rozorać niebo, bo umiera, prawda, ale mimo wszystko w jakiś tam sposób walczy z tym losem, prawda, podnosi niepokornie głowę, powiedział, że to pozwoliło mu przetrwać. Czy w takim razie identyfikacja jest czymś złym? Moim zdaniem nie, to co pani profesor powiedziała, że utożsamienie się pozwala nam w jakiś sposób dookreślić swoją osobowość, która, tak jak powiedziałem już przedtem, powtarzam się, składa się z kilku prawdopodobnie przeplatających się narracji i te narracje się zmieniają w zależności od tego, co czytamy, co oglądamy. Ja myślę, że tego rodzaju kontekst, którym jestem absolutnie zachwycony, pozwala też o wiele lepiej niż dotychczas to było opisywać chociażby zjawisko cosplayu, które jest strasznie infantylizowane, a ono ma bardzo silne umotywowanie kulturowe i w zasadzie, gdy prześledzić historię cywilizacji, to ono zawsze kiedyś gdzieś w jakimś sensie było, w różnym stopniu, tak samo jak LARP czy w ogóle gra wyobraźni. Więc wydaje mi się, że to jest rewelacyjny kontekst, bo on właśnie pozwala nam spojrzeć na to, jak na próbę przeszczepienia tych doświadczeń, które my mamy, do naszej rzeczywistości, bo nie wiem, dla mnie osobiście lektura różnych książek czy gra w różne gry sprawiła, że ja na przykład tęskniłem za jakimś światem. Zresztą jak przeglądałem kiedyś recenzję Hobbita Jacksona, to na forach pojawiało się nie sformułowanie, że oni chcą zobaczyć ekranizację fabuły Hobbita, tylko że wszyscy wiedzą, że to jest, brzydko mówiąc, skok na kasę, ale będzie fajnie wrócić do Śródziemia. To jest niesamowite, bo to jest kompletna zmiana modelu percepcyjnego, bo nikt nie mówi, że chce poznać fascynujące losy głównego bohatera Awatara. I teraz ja bym spytał, jak ma na imię i nazwisko główny bohater Awatara Camerona, to... ale przypuszczam, że większość miałaby problem, ale idea jest taka, że my chcemy wrócić do Pandory, jeżeli ona się znowu pojawi, a nie poznać fascynujące jego losy. A to mi się jeszcze skojarzyło. Jedna rzecz mogę powiedzieć. Oglądaliście taki film Don Juan de Marco? Jedna z najpiękniejszych historii opowiedzianych, historii psychiatrycznych, bo główny bohater grany przez Johnny'ego Deppa, Don Juan de Marco, jest pacjentem psychiatrycznym, któremu właśnie nie wiadomo, czy mu się wydaje, czy to jest jego kreacja. W każdym razie on, żyjąc w naszych normalnych, współczesnych czasach, ubiera się cały czas tak, jakby żył, nie wiem, w XVII wieku, XVIII, coś w tym rodzaju. Używa też starych perfum i uwodzi kobiety. Psychiatra, którego gra Marlon Brando, na początku podchodzi do niego jak do pacjenta psychiatrycznego i próbuje go leczyć, ale ostatecznie to Don Juan de Marco leczy psychiatrę. Tak? I uświadamia psychiatrze, że najważniejsze jest to, co nosimy w sercu, nosimy w wyobraźni. I na koniec ten główny, ten psychiatra, czyli Marlon Brando, nie pamiętam, jak on się nazywał w filmie, mówi, nazywam się Don Octavio del Flores. Przyjął też inne imię, wyobrażone imię i wszedł w inną rzeczywistość, bo stwierdził, że takie życie jest pełniejsze, ciekawsze, prawdziwsze. Zwróćmy uwagę, że jest takie piękne przysłowie Murphy'ego. Wiecie, Murphy to był ten człowiek, który twierdził, że jeśli odkręcimy kran, a w zlewozmywaku jest łyżeczka, to woda na pewno wpadnie w tę łyżeczkę i będzie się rozbryzgiwać po całym mieszkaniu. Więc on stwierdził, że matka natura jest suką. Bo starzejemy się w pewnym momencie i umieramy, co jest wredne. Z tego punktu widzenia rzeczywistość jest suką. Dlaczego mamy się do niej przystosowywać? Dlaczego ja mam akceptować fakt, że jestem drobnym, łysym facetem, który ma kłopoty z barkiem, prawda? Dlaczego dziewczyna, która zawsze chciała być, nie wiem, piękną elficą, prawda, i szyje sobie takie stroje, ma akceptować fakt, że, nie wiem, ma chore biodro, kiedy ona jest tą piękną elficą w wyobraźni? Dlaczego mamy poddawać się dyktatowi rzeczywistości, która nie ma szans z naszą wyobraźnią? Ja pamiętam taki film Ratatouille, tak? Tam jest taka piękna scena, kiedy ten szczurek malutki rozmawia z kucharzem, który jest narysowany w książce kucharskiej. Ten kucharz już nie żyje. I w pewnym momencie ten szczurek mówi, ja chyba zwariowałem. Rozmawiam z tobą, prawda? Ten kucharz tam na niego patrzy, a przecież ty jesteś trupem, umarlakiem, prawda? Nieboszczykiem.
A kucharz mu odpowiada, śmierć nie ma szans z naszą wyobraźnią. I to jest piękne zdanie. Śmierć, rzeczywistość nie ma szans z naszą wyobraźnią. Może tak być. Pani profesor. Cóż jeszcze dodać? Ja myślę, że najlepsza fantastyka to jest ta, która pozwala nam stanąć w takim miejscu rzeczywistości, w którym się okazuje, że nasza wyobraźnia i ta właśnie rzeczywistość mogą zostać w harmonii. Terytorium i mapa się spotykają. No i tak bym to właściwie chyba... No i to się dzieje, przy czym zawsze pojawia się ten jeden wątek problematyczny, ja bym bardzo chciał zakończyć takim akcentem, ale to co Dukaj tak zawsze złośliwie mówi o tym mięsie, prawda? Jest ten biologizm właśnie, ten bolący bark albo noga, coś co nas przykuwa do tej rzeczywistości. No i jedyne co można robić to właśnie starać się, żeby się od niej odciąć. Jest z kolei taki film, jak już przywołaliśmy przykłady filmowe, Sucker Punch Zacka Snydera, w którym cały quest ucieczki ze szpitala psychiatrycznego i ucieczki przed horrorem, lobotomii właśnie dokonuje się w różnych światach fantastycznych. I to jest dla mnie przepiękna metafora, bo oni nie są w stanie do tego uciec, dlatego zresztą ten film zgodnie z taką dykcją Snydera jest ponury, jest depresyjny, ale właśnie ta nadzieja tkwiła w światotwórstwie, w ucieczce do rzeczywistości, tak Tolkien mówił, a nie w ucieczce od rzeczywistości. Ale zwróć uwagę, że Sucker Punch ma pozytywne zakończenie, tylko że główna bohaterka orientuje się, że nie jest częścią własnej historii, ale czyjejś historii. I że jej perfect victory, prawda, ten jej nauczyciel, mistrz mówił o tym, że odniesie perfekcyjne zwycięstwo, jest o tyle perfekcyjne, że jest poświęceniem dla kogoś innego. Także rzeczywiście jedna z tych dziewczyn się ratuje z tego miejsca strasznego. I to nie jest główna bohaterka, ona jest częścią czyjejś historii. To jest piękne i to jest rzeczywiście sucker punch. Dla mnie to był sucker punch. Alberto Camus ma taki pomysł odnośnie mitu Syzyfa, bohatera absurdalnego. Znaczy mamy pewne roszczenia wobec rzeczywistości, mianowicie co do jej poznawalności. No i najczęściej ta, jak pan cudownie powiedział, zgadzam się z tym, rzeczywistość jest suką. I to poczucie odkrycia, że rzeczywistość jest zupełnie obojętna na nasze roszczenia, Kami nazywa absurdem. No i jako przykład, który niesamowicie działa na moją wyobraźnię, jest pewnym eksperymentem myślowym, pewną fantastyką. Przywołuje Syzyfa, który mamy go sobie wyobrazić, jak on tacza tą skałę pod górę, jak męczy się, jakie to jest dla niego cierpienie. On został skazany na pracę absurdalną, prawda? I kiedy już wtoczy ten kamień na samą górę i kiedy patrzy, jak ona się stacza w dół, to mamy sobie go wyobrazić, że on jest szczęśliwy w tym momencie. Że to jest praca, która daje mu satysfakcję. I Kami mówi, tak, to jest właśnie bohater absurdalny. On śmieje się temu absurdowi w oczy i on go unieważnia przez to, prawda? Ta fantastyka, zmiana jego stosunku zupełnie w ogóle wywraca i unieważnia tragizm tej sytuacji. Jestem absolutnie poruszony tym przykładem. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę do tego się odnieść. Jest we współczesnym coachingu zwłaszcza taki zwyczaj, żeby mit bohaterski traktować jako zawsze kończący się właśnie dobrze. Kończący się odnalezieniem właściwej ścieżki, odpowiedniego słowa, najlepszego wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli spojrzymy na mity, a ten mit, który pan przywołał, to jest tylko jeden z mitów. I świadczą o tym nie tylko mity greckie, one w większości kończą się tragicznie. Być może taka jest natura terytorium, gdy się ostatecznie z nim konfrontujemy. Natomiast mam wrażenie, że fantastyka różnych czasów także pozwala jakby przećwiczyć te konfrontacje. Nie wiem, czy ona to cierpienie znosi, albo czy unieważnia i czy pozwala się zawsze roześmiać. Nie sądzę, żeby tak było. Tym niemniej uważam, że to jest bardzo ważny proces takiego właśnie wyobrażania sobie sytuacji granicznych, które najpierw przeżywamy w fantastyce po to, żebyśmy mogli potem stanąć kiedyś z nimi twarzą w twarz.
co pani profesor mówi, przypomina mi jeden z dialogów Platona, w którym Sokrates twierdzi, że niektóre mity powinny być opowiadane wyłącznie szeptem i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś strasznie dużo zapłaci za nie. To są właśnie chyba te najstraszniejsze. Ale jest kilka mitów pozytywnie się kończących, wbrew pozorom. Jednym z moich ulubionych mitów to jest w zasadzie ten mit, który został powtórzony w filmie Thor. Mit o Orionie. To był człowiek młody, pewny siebie, butny, tak naprawdę ślepy. Taki głupek pewny siebie. I poprosił o córkę króla Oinopiona, który widząc takiego właśnie pewnego siebie cymbała, kazał go oślepić. Tak naprawdę można to zinterpretować w ten sposób, że Orion i tak był ślepy, a akt oślepienia tylko podkreślił jego kondycję, która była już przedtem. No i można by pomyśleć, że to jest paskudny mit, ale Orion znalazł chłopca małego, który zgodził się siedzieć mu na ramieniu i opowiadać mu o tym, co widzi. I można by zinterpretować ten mit w ten sposób, że dopiero nasze wewnętrzne dziecko, czyli ta część naszej duszy, która nie boi się fantastyki, pozwala widzieć rzeczywistość prawdziwą w jakimś stopniu, niezależnie od tego, co byśmy za prawdziwość uznali w tym momencie. I o tym samym moim zdaniem opowiada film Thor. Ten marvelowski, prawda? Mamy młodego człowieka, pewnego siebie, właśnie ślepego, którego jego własny syn oślepił, odebrał mu wszystkie jego nadprzyrodzone zmysły i moce i Thor musi otworzyć na nowo oczy, prawda? Ponieważ dostaję tajemne sygnały od organizatorów, że dobiega końca czas na naszą dyskusję, to chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować pani profesor Izabeli Czcińskiej, Marcinowi Przybyłkowi i państwu również za aktywną dyskusję, którą podejrzewam moglibyśmy ciągnąć jeszcze długimi godzinami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu swoich organizatorów.